Go faster! Buster na pustyni, ruszaj już. Czy wjedziesz na szczyt wulkanu? Kiedy zbliżysz się, uważaj, bo wulkan to coś niebezpiecznego. Rita na pustyni, ruszaj już. Ścigasz się z Busterem do wulkanu. Rita jest na przodzie. Co robią Buster i Tigger. Wow! Kto to namalował? Wygląda na to, że macie ochotę na lody. Tigger, haha! To naprawdę olbrzymi rożek. O, nadjechał Iggy. To furgonetka z lodami. Buster i Tigger chcą, żeby Iggy pomógł im zrobić olbrzymiego loda. Co my tu mamy? O tak, wiśnie. Ten smak jest przepyszny. Wybieramy lody wiśniowe. Wow! Tylko spójrz na tego loda. Dobrze, teraz pora na niebieskiego loda. Czarne jagody? Świetnie! Dobrze to wygląda, Busterze. W porządku. Pora na żółtego loda. Banany! Doskonały wybór. Chcecie jeszcze? Okej, ale to już będzie ostatni rodzaj. W przeciwnym razie lód będzie za duży. Wybór padł na jabłko. Nasz lód będzie naprawdę przepyszny. To już naprawdę ostatni smak. Nasz lód się trochę chwieje. Zachowaj równowagę, Tiggerze. Robin przyleciał po skaut. Niech się dowie, jaką niespodziankę Buster i Tigger przygotowali na jej urodziny. Jedź za Robinem, Scout! Wszystkiego najlepszego, Scout! To największy lód, jaki kiedykolwiek widziałam. O nie! Tigger! Uważaj, Scout! Mało brakowało. Dmuchnij świeczkę, Scout! Teraz możecie zabrać się za jedzenie loda. I tak jest przepyszny! Niam, niam. Usiądźcie i posłuchajcie powieści o czarodzieju Busterze. Oto autobus Buster. Buster jedzie właśnie przez zaczarowany las. Chwileczkę, przy drodze widzę coś niezwykłego. Myślę, że to księga z zaklęciami. Wow, dzięki niej Buster może coś wyczarować. Zobaczcie, Scout, Terry i Jessie są na placu miejskim. Wygląda na to, że Buster chce rzucić jakieś zaklęcie. Czy to by mogło być? Wow, kapelusz czarodzieja! Buster naprawdę potrafi czarować. Ciekawe, jakiego zaklęcia użyje Buster, żeby pomóc Terriemu. Abrakadabra. Wow, Buster powiększył rośliny. Niezła sztuczka, czarodzieju Busterze. Ha ha ha.
Jakie jeszcze zaklęcia są w Księdze Czarów? Zaklęcie pszczoły? Oj, zobaczcie! Buster zamienił Scout w pszczołę. Scout świetnie się bawi, latając tu i tam. Myślę, że Jessie też chciałaby polatać. Którego zaklęcia można użyć? Zaklęcie bańki? Nieźle! Jessie dryfuje zamknięta w bańce. Świetna robota, czarodzieju Busterze. O, zobaczcie, jaki on jest senny. Chcesz uciąć sobie drzemkę, Busterze? O, Rety, chyba coś poszło nie tak. Cała ta magia wymknęła się spod kontroli. Szybko, Busterze, musisz to wszystko odczarować. Pośpiesz się, Busterze. Uff, udało się. Buster zdjął wszystkie zaklęcia. Przyjaciele Bustera nie są zbytnio zadowoleni z jego czarów. Buster odkłada księgę zaklęć tam, gdzie ją znalazł. I tak kończy się bajka o czarodzieju Busterze. Dzisiaj na farmie jest naprawdę wiecznie. Zobaczcie, wygląda na to, że Terry chce coś Busterowi pokazać. Hej, to Monty! Balon na ogrzane powietrze. Monty i Terry znają się od dawna. Busterze, przywitaj się! Takie unoszenie się w powietrzu jak balon musi być naprawdę fajne. Ale, o Rety, wiatr wieje coraz silniej. Mam nadzieję, że Montego nie zwieje. O nie, lina się zerwała. Wiatr unosi Montego coraz wyżej. Pospiesz się, Busterze, nie strać go z oczu. W przeciwnym wypadku kto wie, gdzie go wywieje. Monty jest tak wysoko. Jak sprowadzisz go na dół? Zobacz, lina. Ciekawy, jaki pomysł wpadł Busterowi do głowy. Pospieszcie się, musicie wyprzedzić Montego. Co Buster zamierza zrobić? Oczywiście, lasso. Zarzuć linę, kowboju. Ach, było tak blisko. Ale Monty nadal dryfuje w powietrzu. Musi być jakiś sposób, żeby go uratować. Co teraz zobaczył Buster? To Iggy, furgonetka z lodami. Zobacz, ile on ma balonów. Chyba wiem, co zaplanował Buster. Zobaczcie, Buster umocował wszystkie balony do siebie i teraz on też unosi się w powietrzu. Trzymaj się, Busterze, na pewno ci się uda. Złap Montego. Prawie się udało. Jeszcze troszkę. Udało ci się go chwycić. Wspaniale, Busterze. Uratowałeś sytuację. Monty jest ci bardzo wdzięczny. O, Monty jest teraz mocno przywiązany. I nie odleci tak jak ten balon. Świetna robota, Buster. Oto Buster i Robin. Buster naprawdę lubi rzuć gumę balonową. Co to takiego? To wiadomość w butelce. Sprawdźmy to. Rety, to mapa skarbów. Skarb jest oznaczony literką X. Buster i Robin udają się na poszukiwanie zakopanego skarbu. W którą stronę powinni iść? To jest pomost. Zobacz tylko. Jest i bezludna wyspa. Znaleźliście ją. Ojej, w wodzie jest mnóstwo rekinów. Buster i Robin muszą znaleźć sposób na bezpieczną podróż na wyspę. Zobacz, to parowiec Katrina. Wygląda na to, że Katrina utknęła na plaży. Trzeba wepchnąć ją z powrotem do wody. Tak jest, Busterze. Świetna robota. Wspaniale. Katrina jest znowu w wodzie. O Rety, to dziura. Jeśli ktoś tego szybko nie naprawi, Katrina może zatonąć. Wygląda na to, że Buster ma jakiś plan. Ciekawe, co on zamierza zrobić ze swoją gumą balonową. Och, Buster użył gumy, żeby zatkać nią dziurę. To całkiem sprytny pomysł. Rekiny ich teraz nie złapią. Następny przystanek – bezludna wyspa. Świetnie! Buster dotarł na wyspę. Teraz trzeba znaleźć skarb. On musi gdzieś tu być. Tutaj! Miejsce oznaczone literką X. Buster kopie głęboko w dół. Wow, skrzynia skarbów! Zobacz, to złota moneta. Ciekawe, co Buster z nią zrobi.
Zobacz, Digli pomaga Katrynie załatać dziurę. Och, Buster wykorzystał monetę, żeby zapłacić Diglejowi za jego pracę. Tak podziękował swojej nowej przyjaciółce. Co za przygoda. Śnieżną drogą Buster zjeżdża w dół. Śnieżną drogą Buster zjeżdża w dół. Buster zjeżdża z góry, śmieje się i krzyczy. Śnieżną drogą Buster zjeżdża w dół. Śpiewaj tak, dasz radę, radę dasz. Śpiewaj tak, dasz radę, radę dasz. Śpiewaj tak, dasz radę, czas zacząć zabawę. Śpiewaj tak, dasz radę, radę dasz. Czuki jedzie torem, wyścig trwa. Czuki jedzie torem, wyścig trwa. Czuki jedzie torem, kto dziś będzie szybszy. Czuki jedzie torem, wyścig trwa. Śpiewaj tak, dasz radę, radę dasz. Radę dasz. Śpiewaj tak, dasz radę, radę dasz. Radę dasz. Śpiewaj tak, dasz radę, czas zacząć zabawę. Śpiewaj tak, dasz radę, radę dasz. Radę dasz. Meta zbliża się, kto wygra dziś. Meta zbliża się, kto wygra dziś. Meta zbliża się, zwycięzca jeden jest. Meta zbliża się, kto wygra dziś. Śpiewaj tak, dasz radę, radę dasz. Radę dasz. Śpiewaj tak, dasz radę, radę dasz. Radę dasz. Śpiewaj tak, dasz radę, czas zacząć zabawę. Śpiewaj tak, dasz radę, radę dasz. Radę dasz. Buster ślizga się w dół, by pierwszym być. Buster ślizga się w dół, by pierwszym być. Buster ślizga się w dół. Czuki jest tuż, tuż. Buster ślizga się w dół i pierwszy jest. Śpiewaj tak, dasz radę, radę dasz. Radę dasz. Śpiewaj tak, dasz radę, radę dasz. Radę dasz. Śpiewaj tak, dasz radę, czas zacząć zabawę. Śpiewaj tak, dasz radę, radę dasz. Radę dasz. Zobaczcie, to Jeep Jessie. Jessie ma tort. Wow, wygląda przepysznie. Nadjeżdża autobus Bandit. Ma szelmowską minę. O nie, Bandit zjadł tort. Bardzo nieładnie. Biedna Jessie. To autobus Buster. Jest i Bandit, który jedzie zdecydowanie za szybko. Zobaczcie, Buster chce pobawić się ze Scout. Dał jej w prezencie piłkę nożną. Tylko spójrzcie na Scout.
Wspaniały widok! Digli buduje kolorową wieżę. Nadjeżdża bandit. Ciekawe, co teraz knuje ten nieznośny łobuz. O nie! Bandit zburzył wieżę Digleya. Bandit to prawdziwy psotnik. Orety, zauważył piłkę skaut. Bandit ukradł piłkę, żeby mieć ją tylko dla siebie. Co za łobuz! Buster chce jakoś temu zaradzić. Biedna skaut, jest jej naprawdę przykro. Buster chce pomóc swojej przyjaciółce. Buster stawi banditowi czoła i zmusi go do oddania piłki. Jednak bandit wcale nie chce posłuchać Bustera. Wręcz przeciwnie, chce go zastraszyć. Bardzo nieładnie. Ale chwileczkę. Jessie stanęła w obronie Bustera. Scout też tu jest i chce pomóc. Wszyscy mają dość łobuzerskiego zachowania bandita. Radiowóz Otis właśnie dyrektuje się mężnym lodem. Ups, bandit wjechał w Otisa. Otis ma srogą minę. Bandit ma za swoje, był dla wszystkich bardzo złośliwy. Teraz Buster, Scout i Jessie mogą w spokoju pograć w piłkę. O, hej, to autobus Buster. Ciekawe, dlaczego wjechał na sam szczyt Śnieżnej Góry. Rety! Buster rozpędził się i zjeżdża w dół. Zobaczcie sami. Uważaj, Busterze, droga może być śliska. To chyba świetna zabawa. Hej, to pociąg Chucky. Ona też zjeżdża z góry. Chucky i Buster jadą obok siebie. Ciekawe, kto dojedzie na dół jako pierwszy. Buster i Chucky ścigają się. Zobacz, oboje dają z siebie wszystko. O nie, olbrzymie kule śnieżne zablokowały drogę. Uważaj, Busterze. Buster musi zwolnić, ale Chucky jedzie dalej. Buster dogonił Chucky. Jadą równo obok siebie. Co się dzieje? Buster i Chucky jadą w dół różnymi drogami. Chucky wjechała na most, a Buster jedzie pod mostem. Chucky jedzie najszybciej, jak tylko potrafi. Zobaczcie, tory się przestawiły. Chucky jedzie teraz skrótem. Dzięki temu wyszła na prowadzenie. Jest też Buster. O-o, Chucky prawie dotarła do mety. Buster musi jechać super szybko, żeby ją dogonić. Chwileczkę. Buster ma jakiś pomysł. Buster wykorzystał znak drogowy i zrobił z niego snowboard. Dobra robota, Busterze. Zobaczcie, jak szybko zjeżdża na nim w dół. Buster prowadzi. Hurra! Buster jest pierwszy. Chucky dotarła na metę tuż za nim. To była świetna zabawa. Buster i Chucky mieli wielką frajdę, ścigając się z góry na sam dół. Witaj, Busterze. Wspaniały dzień na przejażdżkę. Na niebie nie ma ani jednej chmurki. Buster chce przejechać przez most. Poczekaj, Busterze, uważaj. Most jest pęknięty. Orety, most runął w dół. Co za kłopot. Bez mostu nikt nie przedostanie się na drugi brzeg rzeki. Ale co to? Buster coś zauważył. To drewniane deski i taśma klejąca. Myślę, że Buster ma jakiś pomysł. Ciekawe, co on zamierza. Zobaczcie, Buster połączył taśmą mnóstwo desek. Dobra robota. O-o, drewniana konstrukcja się rozpadła. Jednak to rozwiązanie nie zadziała. Ale chwileczkę, kto to jest? To parowiec Katrina. Ciekawe, czy ona może pomóc. Razem Buster i Katrina będą w stanie naprawić most. Świetna robota, Katrino. Teraz Buster może wykorzystać deski do naprawy mostu. Rany, wygląda na to, że traktor Terry chce się przedostać na drugi brzeg rzeki. Chyba nie podoba mu się takie czekanie. Nie martw się. Pracując razem, Buster i Katrina naprawią most znacznie szybciej. Teraz Buster krok po kroku naprawia most. W ten sposób konstrukcja będzie trwalsza. Rety, Buster upuścił jedną z desek do rzeki. Praca jednak posuwa się do przodu. Jeszcze troszeczkę. Most jest już prawie naprawiony.
Czas na ostatnią deskę. Świetna robota. Teraz Terry może bezpiecznie przejechać na drugą stronę rzeki. Wspaniale się spisaliście, Busterze i Katrino. Praca w zespole zawsze idzie lepiej, prawda? A most wygląda jak nowy. Strażacki jedzie, pożar jest, słyszysz tej syreny dźwięk, a na wozie światła kręcą się, gdy aż jej na pomoc wie. Furgonetka Iggy muzykę gra, zaraz wszystkim lody da. Furgonetka Iggy muzykę gra, dla każdego lody ma. Pociąg jedzie, zachowuj dobrze się.
stawia wieżę, buduje ją wytrwale. Digi, uważaj, bo łobuz bandyt zbliża się. Przestań już, bandicie, i posłuchaj mnie. Jeśli chcesz przyjaciół mieć, zachowuj dobrze się. Scout bawi się piłką, bawi się z Basterem. Hej, Scout, uważaj, bo obóz bandyt zbliża się. Przestań już, bandicie, i posłuchaj mnie. Jeśli chcesz przyjaciół mieć, zachowuj dobrze się. Zachowuj dobrze się. To bardzo nieładnie, Baster też to wie. Basterze, uważaj, bo obóz bandyt zbliża się. Uciekaj, bandycie, bandyt, psotnik ten. Kiedy zmienisz zachowanie, pobawimy z tobą się. Super Baster, by schwytać go na czas. Super Baster na ratunek.
Wygląda na to, że autobus Buster bardzo się spieszy. Ciekawe, co się dzieje. Oto wóz strażacki Ashley. Myślę, że Buster potrzebuje jej pomocy. Ashley natychmiast wyrusza na ratunek. O nie, ten budynek się pali. Ashley użyje węża, żeby ugasić pożar. Zbliża się Iggy, furgonetka z lodami. Uff, Ashley ugasiła pożar. Myślę, że zasłużyła na pysznego loda. O, zobaczcie, to pociąg Czuki. Czuki spieszy się z dostawą tego drewnianego pudła na szczyt wzgórza. Ciekawe, co jest w środku. Jest też radiowóz Otis. Otis musi sprawdzić zawartość pudła, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Teraz spychacz Dozer transportuje pudło. Red, to naprawdę duże wzniesienie. Pudło wymknęło się Dozerowi spod kontroli. Uważaj, Otisie! Ojej! Nadjeżdża ambulans Amber. Ona sprawdzi, czy Otisowi nic się nie stało. O nie! Otis ma przebitą oponę. Na szczęście Amber umie to szybko naprawić. Jeep Jessie wjeżdża na wzgórze. Uważaj! Pudło toczy się w dół. Szybko! Jessie musi je złapać, zanim uderzy w stodołę. Uff! Świetna robota, Jessie. Złapałaś pudło w samą porę. Zobaczcie, paczka uderzyła w Bustera. Ach, w środku był pluszowy miś. Co za ulga!